A z nami Maciej Górski, napastnik Gapkan Resowi. No nie uniknęliście błędów poprzedników i po raz kolejny faworyt odpada. Jakie odczucia po tym meczu masz? Moim zdaniem graliśmy zbyt wolno, to się powtarza w ostatnich meczach, dużo prowadzenia piłki, nie wymieniamy jej, to na co nas uczula trener, my się po prostu z tego nie wywiązujemy, stąd te wyniki są teraz gorsze. No musimy się wziąć w garść, wrócić do tego, co było skuteczne, czyli zmiana strony, wymiana tych podań, bo teraz jest bardzo dużo prowadzenia, takich niezrozumiałych naszych decyzji, co spowalnia nasze akcje, nie ma ta gra płynności. Takie są moje odczucia z boiska, żeby dotarła piłka na 9 gdzieś, no to musi się wydarzyć jakiś cud tam. Nie przedostajemy się, tak jak w tym meczu, nie kierujemy tam podanie i moim zdaniem wyglądało to źle. Wdaliśmy się w grę, którą chciała Pogoń Siedlce, a nie realizowaliśmy tego, moim zdaniem, co nakreślił nam trener. A co się zmieniło w perspektywie tych ostatnich meczów? Bo zaczęliście pod trenerem Hajdo bardzo dobrze, a od kilku meczów wygląda to no słabo. Tym bardziej wygląda tak, jakbyście tracili siły. Nie wiem, czym to jest spowodowane? Jak to wygląda z perspektywy boiska? Bo początek, sam przyznasz, był świetny, a teraz jest tak jakby no, troszkę w odwrocie jesteście. Po prostu płynność gry moim zdaniem wynika z prostych rzeczy, jak wymiana podań, gdzieś granie po trójkącie. Jeżeli to robimy, to akcje się zazębiają i mamy z tego przyjemność. Jeżeli cały czas prowadzimy gdzieś piłkę, no jest to takie schematyczne, przeciwnik się przesuwa w dany sektor, my dajemy tam piłkę, nie zmieniamy strony, nie ma takiej kultury gry, jak była po przyjściu trenera. Nie wiem, gdzieś wróciliśmy do starych nawyków, są to moim zdaniem nasze jakieś indywidualne decyzje na boisku i to się przekłada na to, że tracimy piłkę, musimy też dużo, dużo biegać w obronie. Piłek z przodu jest no, jak na lekarstwo, bym powiedział w ostatnim czasie. A jak się czujecie fizycznie, motorycznie, bo trener mówił, że nad tym będziecie w zimie najbardziej pracować. Czy czujesz, czy twoi koledzy też potwierdzają to, że jest z tym nie najlepiej? Nie, meczowi jest nierówny, nie zrzucałbym tutaj zawsze, jak coś nie idzie, zrzuca się na fizykę. Ja bym tutaj zrzucił do tego cały czas piję, na szybsze myślenie, podejmowanie decyzji. Czy jest problem? No mamy system do monitorowania naszych organizmów. Nie wiem, biegamy dużo, czasami wygrywasz mecz i przebiegasz de facto mniej, a czasami przegrywasz go i zrobiłeś więcej sprintów, więcej kilometrów. Także ciężko jest to tak jednoznacznie ocenić i powiedzieć, że zawiodła nas fizyka i rzućmy to na karb tego. Także no tak to wygląda. Piłka jest sportem takim wielopłaszczyznowym i ciężko sprowadzić tutaj do jednego aspektu, czemu się to zacięło w ostatnim czasie. Przed wami ostatni mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Powiedz mi, jak przewidujesz, czy dojdziecie do siebie przed tym meczem i jaką masz, co możesz powiedzieć kibicom przed tym starciem, żeby ich zachęcić do przyjścia na stadion też? No po prostu my musimy już zagrać w tym meczu w banku o te 3 punkty gdzieś, żeby ta zima była w miarę spokojna. No każda osoba na trybunach na pewno jest dla nas dodatkowym bodźcem, także serdecznie zapraszam na mecz, wspierajcie nas i będziemy się starać jeszcze w ostatnim meczu dać trochę kibicom uśmiechu. Dzięki wielkie,